projekt Sony i psa czy suki, Unlimited fajny, bo bez ograniczeń, a ja tak lubię. Unlimited to 5 teamów projektowych, które razem stworzyły obiekty pod najnowszy telewizor Sony Bravia. Chcieliśmy pokazać tak naprawdę nieograniczone możliwości projektowe w kontekście nieograniczonego designu Sony Bravia. Projektanci zwykle są przyzwyczajeni do tego, że mają masę różnych ograniczeń, a taka pełna dowolność, jaką Sony dało, spowodowała, że na pewno było to bardzo trudne zadanie. Bardzo podobają mi się prace, bo są bardzo różne. I to jest ciekawe, że właśnie jest ta różnorodność. O to nam chodziło w tym projekcie, żeby pokazać zróżnicowanie. Najbardziej podoba mi się to, że telewizor Sony wpisuje się idealnie w tak różne konwencje. Wszyscy artyści włożyli w te swoje prace dużo siebie, dużo energii, dużo swojego ducha twórczego. Każdy z tych obiektów, który dzisiaj obejrzycie, jest tak naprawdę wyrażeniem własnego indywidualizmu każdego z projektantów. To jest największą wartością tego typu projektów. Bardzo podoba mi się wernisaż. Straszny tłum, trudno się dostać do pracy i obejrzeć, ale to jest oczywiście komplement. Pomieszały się wszystkie środowiska, które znam, artystów, projektantów, dziennikarzy. Znam szalenie miło, że jest Czesuka oraz Sony w tym roku chce z nami współpracować. Cała wystawa się do nas przeniesie. Uwielbiam, kiedy potężne marki robią niestandardowe projekty po to, żeby robić coś dla innych. Mariaż sztuki i technologii, komercji może się udać, czego przykładem jest współpraca Pies Czesuka i Sony. Dość niestandardowe, a ja to lubię. To jest bardzo nowoczesne i fajne. Fajnie, że takie akcje się dzieją. Jestem za.